Zapraszamy do środka. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo. Zapraszamy Państwa. Proszę Państwa, zaczniemy naszą ostatnią sesję. Ona ma cechy specyficzne, które odróżniają od poprzednich. Między innymi różnica polega na tym, że to nie będzie rekomendacji. W każdym razie nie będzie formalnej. Nie ma nikogo z uczestników panelu, kto przedstawi rekomendację. Wynika to z natury tematu naszej dyskusji, która też, druga cecha, istotniejsza, jeszcze merytoryczna, wykracza poza prawo, chociaż oczywiście dotyczy przede wszystkim prawa i instytucji prawa. Czy możliwe jest porozumienie wokół podstawowych wartości? Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre zakończenie konferencji, chociaż można by też z powodzeniem zacząć od tego tematu, prawda, żeby określić pole tego, co jest możliwe po prostu. I myśmy zaczęli, tak jest, więc to jest klamra pewna. Myśmy zaczęli od tej dyskusji i wracamy do niej. Proszę Państwa, nie będę żadnym wstępem opatrywał, bo tutaj nasi paneliści mają znacznie więcej do powiedzenia. Zaczniemy od razu alfabetycznie, jak to w zwyczaju jest tej instytucji od profesora Tomasza Tadeusza Koncewicza. Bardzo proszę. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że nie było mnie wczoraj. Nie mogłem uczestniczyć w wczorajszym dniu. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę dwoma osobistymi uwagami. Po pierwsze, to co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, rozpadło się w pył wczoraj o godzinie 14:43 w drodze do Warszawy w pociągu. W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami, o których wszyscy wiemy, ale wspominając świętej pamięci prezydenta Adamowicza w kontekście tytułu naszego panelu, przypomina mi się bardzo krótka rozmowa z nim w październiku 2016 roku. On przyjął Trybunał Konstytucyjny na wygnaniu i umożliwił obchody 30-lecia powołania Trybunału Konstytucyjnego. I chwilę rozmawialiśmy i on powiedział wtedy mi takie jedno zdanie, które bardzo mi utkwiło w pamięci, a które wczoraj odświeżyłem. Dlaczego w Gdańsku, ponieważ Trybunał Konstytucyjny i jego jurysprudencja przez ostatnie 30 lat zbudowana jest właśnie dobrem wspólnym? A druga refleksja jest taka, i to też refleksja, którą miałem wczoraj, gdy byłem w Berkeley w 2016 roku i prowadziłem tam zajęcia z prawa konstytucyjnego porównawczego, dostałem serię e-maili wysłanej z domeny msz.gov.pl. To oczywiście były anonimowe e-maile, nie wiem jak zostały one wysłane, ale zostały one wysłane w kontekście sprawy, którą prowadziłem i nadal prowadzę, dotyczącej związku partnerskiego pomiędzy dwoma obywatelkami Polski mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. Sprawa dotyczyła transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia. I
W tym samym czasie, w 2016 roku w marcu, Polityka Tygodnik opublikowała tekst o tej sprawie, gdzie było między innymi cytowane moje nazwisko. I te maile, które ja dostałem, brzmiały mniej więcej tak. Panie profesorze, my wiemy, że pan prowadzi tą sprawę. Proszę się wycofać, ponieważ będzie pan i pana rodzina miał kłopoty. I wczoraj, gdy myślałem o tym, co się wydarzyło w Gdańsku, to tak liczyłem właśnie te szpadle i te litry kwasu, którymi jestem raczony wirtualnie od 3 lat. I to byłaby moja najkrótsza odpowiedź, czy jest możliwy konsensus wokół wspólnych wartości pomiędzy Polakami. Krótka odpowiedź brzmiałaby nie. Ale ja nie jestem zadowolony z takiej krótkiej odpowiedzi i chciałbym Państwu nieco pogłębić tą kwestię. Przede wszystkim, moim zdaniem, pytanie, czy jest możliwy konsensus wokół wspólnych wartości, powinno być uzupełnione, czy jest możliwy konsensus wokół wspólnych wartości, ale z kim? Ponieważ my musimy zrozumieć, że druga strona mnie czy Państwa wcale nie traktuje jako osobę, która należy do we the people. Jedną z cech doktryny antykonstytucyjnej, która zawładnęła Polską po 2015 roku, jest coś, co profesor Jan Werner Miller z Uniwersytetu w Princeton nazywa antypluralizmem i ekskluzywnością reprezentacji. Tylko my, którzy wyznajemy określone wartości, należymy do narodu i tylko my, których ta część narodu wybrała, tylko my reprezentujemy te wartości i ten głos. Czyli nie jest możliwy konsensus wokół wspólnych wartości w sytuacji, gdy druga strona mnie odrzuca jako nienależącego do narodu. Po drugie, gdy druga strona odrzuca konstytucję jako dokument, który mógłby być minimalnym wyznacznikiem tych wspólnych wartości. Po trzecie, gdy druga strona odrzuca instytucje ustanowione w dokumencie konstytucyjnym jako nośnik tych wspólnych wartości. Czyli ten konsensus nie jest możliwy z perspektywy pryncypialnej. My się różnimy zasadniczo co do rozumienia roli państwa i jego legitymizacji. I bardzo często zapominamy, ja o tym przypominam i w swoich tekstach, i ilekroć gdy mówię na Zachodzie, że państwo polskie w odbiorze tej drugiej strony, państwo polskie po 1989 roku, aż do 2015 roku, to był jakiś fantazmat. Nie było państwa polskiego, to było państwo zrodzone z jakiegoś zgniłego kompromisu przy okrągłym stole i wszystko to, co się stało po 1989 roku w rozumieniu tej antykonstytucyjnej doktryny, nie było rzeczywiste. Więc wracam do pytania, czy jest możliwy konsensus wokół wspólnych wartości w sytuacji, gdy istnieją takie pryncypialne różnice w sposobie, w jakim odczytujemy państwo, jego rolę, legitymizację, nasze miejsce. I teraz, jeżeli myślałem o tym pytaniu o konsensusie, to proponuję, żebyśmy przez moment rozważyli dwie kwestie. Konsensus byłby możliwy tylko wtedy, jeżeli będzie zrozumienie, czego ma ten konsensus dotyczyć i jeżeli będziemy poszczególne wartości rozumieć. Czyli jeżeli będziemy rozumieć, co to znaczy poszanowanie praw mniejszości? Co to znaczy zasada praworządności? Po drugie, słynny amerykański politolog Juan Linz w latach 80. napisał taką króciutką książeczkę o tym, jak padają systemy demokratyczne. I on zadał takie fundamentalne pytanie. Kiedy demokracja jest skonsolidowana? I odpowiadał. Demokracja jest systemem skonsolidowanym wtedy, gdy jest the only game in town. A jest the only game in town, jeżeli spełnione są warunki na 3 poziomach. Na poziomie behawioralnym, gdy każdy aktor polityczny akceptuje legitymizację systemu, w ramach którego funkcjonuje. Podstawowym, gdy obywatele utożsamiają się z zastanym porządkiem konstytucyjnym. I w końcu poziom konstytucyjny, gdy ludzie i aktorzy sceny politycznej akceptują, że każda zmiana zastanego stanu prawnego musi nastąpić w ramach procedur i w ramach systemu konstytucyjnego. I z tej perspektywy, gdy mówimy o wspólnych wartościach, które nas łączą, musimy pamiętać o tym, że polska demokracja liberalna po 1989 roku nigdy nie była demokracją skonsolidowaną. Jeżeli mówimy o wartościach i jeżeli próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak odbudować państwo prawa, to tak naprawdę są dwie perspektywy. Jedna jest perspektywa bardzo ważna, to jest perspektywa instytucjonalna i o niej mówiliśmy. To jest ten tekst, o którym
pani profesor Łętowska mówi poprzez przeciwstawienie go ze standardem. Ale druga perspektywa jest równie ważna, to jest perspektywa obywatelska. W jaki sposób tekst przetłumaczyć na kontekst? W jaki sposób ludziom wytłumaczyć, że konstytucja jest także po to, aby ich chronić, a nie tylko, aby była dokumentem kończącym się na tych suchych zapisach. Ja o tym mówię ścieżka konstytucji. Ścieżka konstytucji, która polega na przejściu od tekstu do kontekstu. I na sam koniec, bo o tym często wydaje mi się w Polsce zapominamy, w jaki sposób nasz wewnętrzny spór o wartości, o te podstawowe wartości, o niedocenienie tego kontekstu i nieznajomość, jak funkcjonują mechanizmy demokratycznego państwa prawnego, jak to się przekłada na Europę. Europa w 1951 roku, i o tym niewiele osób naprawdę pamięta, była oparta, Unia Europejska, wówczas wspólnoty, na jednym fundamentalnym założeniu. Łączymy się razem, ponieważ zakładamy, że są pewne wspólne minimalne wartości. Rawls pisał o tym constitutional essentials, które mimo różnic jednak powodują, że chcemy być razem i chcemy płynąć tą łódką. I teraz te wspólne wartości to nie był tekst. Te wspólne wartości to był pewien standard, który wynikał z długoletniej kultury prawnej, która była budowana poprzez generacje. I teraz Polska, a wcześniej Węgry stawiają nowy paradygmat, że my Europejczycy jednak się różnimy co do rozumienia tych constitutional essentials, ponieważ rule of law w Polsce znaczy to, oczywiście w sposób bardzo powierzchowny, w sposób tekstualny analizowane. I teraz to zderzenie wartości, która jest zrutynizowana na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej wspólnoty z naszym takim tekstualnym rozumieniem wspólnoty i wartości, które tą wspólnotę tworzą, prowadzi do nieuchronnego zderzenia. I teraz w związku z tym dostrzegajmy też, że, i to jest moja ostatnia myśl, dlaczego Unia Europejska przez trzy lata działała nieco anemicznie w sprawie Polski. Ja zajmuję takie stanowisko, ponieważ Unia Europejska była naszym kryzysem konstytucyjnym i tym naszym sporem wokół wartości, była zaskoczona, ponieważ Unia Europejska, gdy powstawała, była powołana na podstawie założenia, że jest celebracją demokracji liberalnych i że nie będzie wewnątrz wspólnoty państwa, które zakwestionuje podstawy tej wspólnoty i wspólny system wartości. I to jest coś, co można nazwać w języku angielskim, ja o tym pisałem, nie chcę tego nieudacznie tłumaczyć, więc podam państwu oryginalne brzmienie, constitutional design in error. W jaki sposób pewne założenia ładu konstytucyjnego nie sprawdzają się w rzeczywistości? Na czym polega błąd założenia konstytucyjnego Unii Europejskiej? Nie umie chronić wobec niebezpieczeństw, o których nikt w 1951 roku nie pomyślał. Dzisiaj Polska, wcześniej Węgry, stawiają to niebezpieczeństwo na porządku dziennym i pytanie brzmi, jak przemyśleć założenie o wspólnych wartościach w sytuacji, gdy są państwa, które po pierwsze nie rozumieją wspólnych wartości na poziomie kontekstu, a po drugie proponują swoją własną wizję funkcjonowania we wspólnoty. I ostatnie zdanie. Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku to był tylko jeden moment akcesji, ale przystąpienie w Unii Europejskiej stawiało szersze pytanie. Jak funkcjonować we wspólnocie, która jest procesem stawania się? Jak operacjonalizować nasze uczestnictwo poprzez budowanie tych standardów, o których pani profesor Łętowska mówiła? I tutaj ponosimy spektakularne klęski i tutaj właśnie w pewnym sensie następuje przełamanie tego podstawowego paradygmatu z 1989 roku, że poprzez liberalizację, poprzez tranzycję demokratyczną ku konsolidacji demokratycznej nie będziemy nigdy zawracać tej drogi. W 2015 roku ten paradygmat został podważony, ponieważ przechodzenie z jednego etapu do drugiego zostało zawrócone i my wracamy do punktu wyjścia i próbujemy na nowo zdefiniować nasze wartości. Więc największe wyzwanie, jak zbudować kontekst konstytucyjny wokół wspólnych wartości, wiedząc, że duża część społeczeństwa nie rozumie,
co robi konstytucja, jakie zawiera postanowienia, ale zbudowanie kontekstu konstytucyjnego to znacznie więcej i znaczne zadanie trudniejsze niż tworzenie, dodawanie nowych instytucji i procedur. Myślę, że nie możemy się skupić tylko na tym, bo popełnimy ten sam błąd, który popełniliśmy w 1989 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, niezwykle pesymistyczna, że tak powiem, ocena. No, tak moim zdaniem, ja osobiście, ale to już w dyskusji na ten temat głos zabiorę. Jedno zdanie tylko mogę powiedzieć, problem jest przecież nie tylko z naszą częścią Europy i z Polską, tylko mamy, powiedzmy, pewien konsensus budowany po wojnie i w wyniku wojny, on słabnie niesłychanie i nie tylko u nas, ale mniejsza. Do tego powrócimy, to jest w razie szereg niezwykle istotnych pytań. Pani profesor Ewa Łętowska, bardzo proszę. Ja chcę mówić z mikrofonem w ręku, no ale trudno, jak nie macie innych. Nie, no ale nie chcę mi się tam ruszać. Podejmuję... Było wcześniej pomyśleć. Mianowicie, proszę Państwa, podejmuję pałeczkę, którą podejmuję dyskusję w miejscu, w którym zakończył pan profesor Koncewicz, ponieważ to, co chcę powiedzieć, w gruncie rzeczy w jego narracji lokuje się w kwestiach, które on określił konsolidacja wokół wartości konstytucyjnej. Dlatego, że ja się zgadzam z diagnozą. U nas była demokracja oktrojowana przez elity, przez nas wszystkich, każdy po części. W związku z tym, i to jest to, o czym mówił pan Koncewicz. Ja natomiast wobec tego robię dobrą minę do złej gry i powiadam, no to dobrze, no to co teraz dalej? I kontynuując temat naszego dzisiejszego panelu, o tych dyskusjach i o tych dialogach, dlatego, że wczoraj bardzo mi się podobało wystąpienie profesora Isacharowa, który powiedział o tym, o związkach pomiędzy demokracją i nieustającym napięciu, w jakim istnieje demokracja, z państwem prawa, które nakazuje pewien formalizm i pewien rygoryzm, który akurat w momentach kryzysu, tak jak teraz, stawia pytanie, no dobrze, to jak wobec tego środkami, w które wierzymy, jak działać w takich warunkach? I moja wypowiedź lokuje się trochę w tym paradygmacie anegdoty pana profesora Biernata. Trzeba strzelić pierwszą bramkę kontaktową i w tym, co powiedział pan Piotrowski, który powiedział, że wszystko musi się zaczynać od tego, od głosu ludu. Czyli to, o czym ja mówię, dotyczy wątku wobec tego, kto z kim ma dialogować i gdzie. Ja już wczoraj zaczęłam, mówiłam dialog NGOsy, sądy. Powiedziałam coś takiego, że nie może to być tak, że każdy ma swoje do powiedzenia, a nie rozumieją, że są sojusznikami właśnie na gruncie wspólnych wartości. Więc jeżeli, nie będę powtarzała tego, co mówiłam wczoraj, powiedziałam tyle, że NGOs idąc do sądu jako amicus curiae musi przemawiać językiem, który jest zrozumiały i potrzebny sądowi do wyrokowania w tej sprawie, a nie cały program NGOsów przy okazji dawać. A z kolei sąd nie ma się opędzać jak od niechcianej muchy, od kwestii, prób uspołecznienia postępowania, no musi z pewnym zrozumieniem się do tego odwołać. Z dużą przyjemnością notuję jedno, co może Państwo też nie wiedzą. Zmiany, co prawda jeszcze na papierze, nie w standardzie, to od razu mówię, ostatnie w KPA i w postępowaniu dotyczącym również i postępowania sądowego, to zmiana Kmieciakowska, idzie mocno w kierunku właśnie dopuszczenia, dowartościowania tego rodzaju form, w których się mieści również na przykład to, o czym mówiliśmy przed przerwą, to znaczy sprawozdawanie się sądu przed miejscową władzą czy miejscową społecznością, bo to się tego trzeba nauczyć mówić w zrozumiały sposób. Czyli jedna płaszczyzna, NGOsy, sądy. Drugie, wspomniałam o tym, sądy między sobą, pałacowi liniowi.
To jest raczej materiał na think tank niż na tą konferencję, bo tutaj jest, nie wszyscy są tym zainteresowani, ale to jest bardzo duży problem, który sądownictwo i organizacje sądownicze powinny wziąć pod uwagę, dlatego że tu się mieści mnóstwo rzeczy, również ten cień rozczarowania, że jak teraz już ich ocalono, to wciągają drabinę za sobą i mają święty spokój. Sapienti sat, wątku nie kontynuuję. Dalej, dialog, proszę Państwa, sądy międzynarodowe i sądy polskie. To wybrzmiało wczoraj na spotkaniu. Ocali nas tam, czy pytanie prejudycjalne, czy jakaś konstytucyjne rozstrzygnięcie na poziomie TSUE. Otóż, abstrahując od tego, że TSUE tak samo rozumuje jak każdy polski sąd, który chciałby mieć jak najmniej roboty, ale jest jeszcze jeden element. No to szanujmy reguły gry. Dlatego, że reguły gry są takie, że jeżeli gdzieś jest postępowanie poufne, to się nie leci ze wszystkim do mediów i prasy. I znów skończę wypowiedź w tym punkcie. Sapienti sat. Transparencja nie polega na tym, że się mówi wszystkim wszystko, co się wie w każdym momencie, tylko że się mówi to, co jest potrzebne, temu, z kim się dialoguje, po to, żeby osiągnąć cel wspólny. I znów, to jest rozmowa na think tank. Dalej, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tych jeszcze dialogach, dialog ze społeczeństwem sądów. Otóż sądy, i to sądy nie tylko, dzisiaj powiedziano bardzo słusznie, to ja też o tym wiem, że jest około 600 orzeczeń sądów rejonowych uniewinniających w sprawach wykroczeń. O tym oczywiście sądy wyższych instancji pojęcia nie mają. Te sprawy kończą się na poziomie sądu okręgowego. Już te rozstrzygnięcia sądów okręgowych to są mniej takie, ja bym powiedziała, sympatyczne. No ale w każdym, ale są. Sądy najwyższe jeszcze tego nie wiedzą. Ale sądy najwyższe mają swoje materiały, którymi mogłyby, krótko mówiąc, zapunktować w tym dialogu. Tylko że nikt tego nie robi. To jest materiał dla biur orzecznictwa i wszystkich sądów wyższych instancji. Niech one wezmą, bo co jest wadą orzecznictwa sądowego? Co sprawa, to decyzja. Natomiast problem polega na tym, żeby to było w kupie. Na poprzednim, w czasie poprzedniego panelu było powiedziane 10 tysięcy pierwszych orzeczeń, czy tam 1000 orzeczeń inaczej, następne inaczej, pierwsze koty za płoty. No to jest problem jednolitości orzecznictwa i wytłumaczenia się ze zmiany linii. Kto to musi zrobić? Ano biuro orzecznictwa, które zbierze to razem, przeanalizuje i przedstawi kierownictwu sądu do sprawozdania do mediów, rzecznikowi prasowemu, do przedstawi, żeby mógł to przedstawić w prasie, żeby mógł to przedstawić do sprawozdania narodowi, o co tutaj chodzi. Przepraszam, biura orzecznictwa tego nie robią. To samo, co było powiedziała pani mecenas Kieszkowska. Sygnalizacje. Nie robi się sygnalizacji. Ja wiem, że z tych sygnalizacji do parlamentu niewiele wychodzi. Ale to chodzi o to, żeby sąd powiedział, że je zrobił, a nie to, że parlament ich nie posłuchał. Otóż to wszystko to jest element dialogu. Tylko, że tego i teraz w jakich sprawach? Ja przepraszam bardzo, ale jeżeli mówimy o Sądzie Najwyższym, problemy sprowadza się do jednego. Po pierwsze, orzecznictwo jest rozproszone. Po drugie, nikt nie wyciąga wniosków, zarówno pozytywnych, żeby zapunktować, jak i negatywnych, żeby coś usunąć. Jeżeli my mamy przykład, przepraszam, ale muszę dać przykład, bo inaczej to nic nie będzie zrozumiałe. Jeżeli my mamy sytuację, w której sądy przekształcają śmieciówki w normalne umowy o pracę, a później sąd powiada, że z bezpodstawnego wzbogacenia musi przekształcony zapłacić połowę uprzednio niezapłaconych składek na ZUS, bo to jest bezpodstawne wzbogacenie, to odpowiadam na to ja, przepraszam, w mojej pysze osoby, która napisała monografię o bezpodstawnym wzbogaceniu. To nie jest żadne bezpodstawne wzbogacenie. Kochany sądzie, nie znasz się na tym, bo gdybyś spojrzał w genezę bezpodstawnego wzbogacenia w swoim czasie nienależnego świadczenia, to byś wiedział to, o czym mówi pani mecenas Kieszkowska, że to nie tak powstawało i nie do tego służy. Do czego dochodzimy? A teraz kamyczek do ogródka dialog, nauka, sądy.
Nauka prawa, prawoznawstwo ma jedną cechę. Mianowicie my utożsamiamy dogmatykę, wsobną analizę tekstu przy pomocy narzędzi tekstowych z prawoznawstwem. Nam NGOsy i socjologowie powiadają, wy nie widzicie społecznego skutku tego, jak inne nauki społeczne na was patrzą. Wy powiadacie, to jest nasze bezpodstawne wzbogacenie. No ono jest tylko po to wymyślone przez prawników, żebyście ogarniali waszą materię. Już kończę. Dalej, więc wymienię tylko płaszczyzny. Te ZUS-y, franszyza, klauzule abuzywne, źle aplikowana dyrektywa 93/13. To jest wszystko niezrobione. Otóż ta amunicja leży i się prosi, żeby ją wziąć. Więc to jest moja konkluzja, tylko że oczywiście to jest raczej na think tank, nie dzisiaj. I proszę Państwa, żebym ja już tylko przelecę kartkę, czy wszystko zasygnalizowałem, oczywiście nie wszystko. Dobrze, czyli dialog z sądami, współwcześnienie NGO sądy, dobrze. I tylko jeszcze powiem jedną rzecz, deklarację z mojej strony. Otóż proszę Państwa, co się tyczy przywracania Państwa prawa, jestem gorącą zwolenniczką działania w ramach konstytucji, konstytucji inwencyjnie wykładanej, kontekstowo wykładanej, żadna zemsta. I dalej, w imię tego, że sądy muszą funkcjonować, tak czy siak trzeba się będzie pogodzić z tym, że część tego wszystkiego, co zostało dokonane, zostanie z nami. Tylko trzeba stworzyć takie warunki, żeby tak jak w organizmie istniejące ciało obce, cysta się otoczyła i otorbiła, żeby nie szkodziła organizmowi. Natomiast proszę Państwa, żadnych działań poza granicami Państwa prawa. Dziękuję, to ja w podsumowaniu jeszcze coś tam powiem. Dziękuję bardzo. Pani profesor Grażyna Skąpska, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. No ja przede wszystkim chciałam podziękować Fundacji Batorego za zaproszenie mnie na to niezwykle interesujące i dla mnie pouczające również spotkanie. No też właśnie wczoraj przyjechałam dopiero późnym popołudniem, bo miałam rano zajęcia w Krakowie, w pociągu dowiedziałam się o tym tragicznym wydarzeniu, które nas dotknęło, no i to wydarzenie zmieniło kompletnie koncepcję mojego wystąpienia. Tutaj nawiążę do tego, o czym mówił już pan profesor Koncewicz. No myśmy tutaj też, ja też miałam pewien plan co do tego, co do tych wartości, które miałyby nas jak gdyby łączyć, niezależnie od prawa, konstytucji, prawda, wartości liberalnej demokracji. No a tymczasem okazało się, że nawet te najbardziej rudymentarne wartości związane z pomocą, prawda, prawami człowieka, no właśnie tutaj zginął człowiek, no a jednocześnie została jak gdyby podważona cała idea tego wydarzenia, w czasie którego to się stało, a dla mnie to wydarzenie mogłoby być taką łączącą wartością, okazało się, że nie jest dla wszystkich. No więc właśnie dlatego też chciałabym, trochę inaczej właśnie ułożyłam swoje wystąpienie w związku z tym. No i chciałabym po prostu nawiązać do pierwszego, no właśnie do głównego tutaj pytania. Przejdę może do tych trochę wiążących wartości. Czyli jak przywrócić państwo prawa, no i chodzi mi przede wszystkim o wartość państwa prawa. Wydaje mi się, że to pytanie nie jest zbyt dobrze postawione. Od razu od tego zacznę. Mianowicie zgodnie z... Powiedzmy z moim poglądem na tę sprawę państwa prawa, który to jest pogląd socjologiczny, a nie prawniczy, myśmy mieli do czynienia z procesem tworzenia państwa prawa. I to był proces niesłychanie naskórkowy, znaczy to było płytko zakorzenione. Jeżeli chodzi o instytucje, no to prawnicy powiedzieliby, na ogół tak mówili, tak, mamy w Polsce system prawny, który właśnie nam no, jest gwarancją tego, że mamy państwo prawa. Z tym też nie do końca bym się zgodziła, ponieważ pewne wyroki, również i Sądu Najwyższego, albo i Trybunału Konstytucyjnego, nie wypominając, no, wskazywałyby na to, że ten system instytucji też nie jest tak w 100% realizacją tej właśnie koncepcji państwa prawa.
Natomiast z punktu widzenia społeczeństwa, no ja kiedyś właśnie pisałam taki, miałam tekst, który się zaczynał, że prawnicy bardzo są zadowoleni, że mamy w Polsce państwo prawa, a tymczasem społeczeństwo uważa, że niekoniecznie, że nie mamy. No więc to społeczeństwo rzeczywiście dosyć często wyrażało oceny krytyczne wobec instytucji, mając, no właśnie tutaj jest pani sędzia, myśmy właśnie w Krajowej Radzie Sądownictwa, ja na zlecenie Krajowej Rady prowadziłam badania nad zaufaniem do sądów. To zaufanie do sądów powszechnych, bo sąd akurat Najwyższy i Trybunał miały dosyć wysoki poziom zaufania, nie mówiąc o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Natomiast tak ogólnie sądy no, cieszyły się takim no, ograniczonym zaufaniem. W porównaniu z innymi krajami europejskimi to zaufanie było niskie, natomiast w porównaniu z innymi instytucjami politycznymi w Polsce to zaufanie z kolei było wysokie. Także no, tutaj no, nie było to jednoznaczne, w każdym razie ten poziom zaufania nie był zbyt duży, nie był porażający. Natomiast w badaniach takich właśnie socjologiczno-prawnych to, co było podnoszone, no to podnoszone były przede wszystkim te wyroki, te orzeczenia, które były zapamiętane przez ludzi. A zapamiętane przez ludzi niekoniecznie to były wyroki, w których ludzie uczestniczyli. No to akurat nie miało wielkiego, czy sprawy, w których uczestniczyli, to nie miało takiego wielkiego znaczenia jako zmienna, tak według naszego kształtująca opinię. Natomiast bardzo duże znaczenie miało to, co ludzie czytali. Na przykład o sędziach, którzy wymierzali drakońskie kary za małe kradzieże, o właśnie no, o tym bezpodstawnym wzbogaceniu chociażby, wyroki związane z procesem górników, czyli w tych sprawach związanych z rozliczeniem z przeszłością. Te były najbardziej zapamiętane przez społeczeństwo i w związku z tym społeczeństwo no, miało właśnie no, tak, no, taką opinię, że państwa prawa, że państwo prawa nie funkcjonuje. To państwo prawa w ogóle, ta wartość państwa prawa, która się dopiero tworzyła, no właśnie tak jak mówię, myśmy byli w procesie tworzenia bardzo takim złożonym, niezwykle trudnym, no i ten proces został przerwany właśnie i w związku z tym to, co nam pozostaje, to jest powrót do tej trudnej i żmudnej drogi tworzenia państwa prawa, również na poziomie, prawda, takiej społecznej legitymizacji, czyli tych odczuć. No i dlatego też no wszystko to, co przyczyni się do takiego właśnie powrotu do tego procesu, oczywiście jest jak najbardziej rekomendowane. Ja chciałabym tutaj powiedzieć o takich, powiedziałabym, bo nie, no nie mam zbyt dużo czasu, chciałabym powiedzieć o takich trzech, powiedziałabym, no nie chciałabym być tak zupełnie pesymistyczna, bo tak jak powiadam, badania społeczne, opinii publicznej, te wszystkie cebosy wskazują na to, że nie ma wartości łączących Polaków. Polacy są podzieleni nawet właśnie w odniesieniu do tych wartości rudymentarnych, budowanie konsensusu. No wydawało mi się, że jest możliwe wokół empatii, prawda, pomocy, tego wielkiego wydarzenia, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to się okazało, że też nie. Natomiast są takie czynniki, wydaje mi się, tak właśnie z punktu widzenia takiego bardziej oglądu socjologicznego, które mogą sprzyjać właśnie powrotowi do tego procesu, no i dalej właśnie decydować o tym, że ten proces dalej będzie trwał. To znaczy po pierwsze sądzę, że jeśli chodzi o tą sferę publiczną, czyli o to, prawda, tę wartość demokratycznego, liberalnego konstytucjonalizmu. Ta wartość była przez Polaków kompletnie niedostrzegana. Znaczy, muszę powiedzieć, że to była zmienna pusta. Najczęściej, znaczy taką najczęstszą postawą wobec konstytucji, to takie wstępne badania, to jest hipoteza, my to będziemy potwierdzać, ale to o tym świadczą chociażby ten poparcie dla partii rządzącej, która no wiadomo, że za nic ma liberalny konstytucjonalizm, ono jest nieustannie bardzo wysokie. No i to jest po prostu, no to świadczy o tym, że to, czy co się dzieje z Sądem Najwyższym, bo przynajmniej to by tak było, dla dużej części Trybunałem Konstytucyjnym, Konstytucją, to dla mniej więcej no te 40% poparcia, 38-37% ma partia rządząca. Znaczy dla tych osób akurat ta liberalna konstytucja no, nie jest bardzo istotną wartością. Natomiast czynnikiem sprzyjającym, który
no, może spowodować zmianę poglądów jakiejś części społeczeństwa i tą legitymizację da się nam dodać właśnie, to jest to, co my aktualnie przechodzimy. Ja uważam, że to jest konieczny proces uczenia się. On jest bolesny, my to właśnie mamy tutaj, to cierpimy wszyscy, natomiast wydaje mi się, że to społeczeństwo, ten proces, społeczeństwo polskie tego musiało doświadczyć, żeby dojrzeć. Bo myśmy tak dosyć podchodzili infantylnie, pieniądze płynęły z Unii Europejskiej, tutaj się znaleźliśmy, tu nas oklaskami przyjęto, no i w związku z tym sobie wesoło konsumowaliśmy, prawda, te rzeczy, które nam spłynęły do nas. No więc właśnie mamy teraz lekcję, tą trudną i ta lekcja przyczynia się do dojrzewania przynajmniej części społeczeństwa. No te wskaźniki tej znikających egzemplarzy konstytucji w księgarniach są jak gdyby tego przykładem. Ja mam też doświadczenia ze studentami, którzy początkowo patrzyli na mnie jak na osobę, która z nieba spadła i mówi mi jakieś rzeczy. W tej chwili to się zaczyna spotykać, to co mówię na przykład na temat liberalizmu i konstytucjonalizmu dla socjologów chociażby, to znajduje większe, no zdecydowanie większe zrozumienie. No więc mamy ten proces uczenia się takiego moralnego, publicznego dojrzewania i to jest ten czynnik, który sprzyja właśnie tworzeniu konsensusu wśród większej grupy ludzi. Drugim czynnikiem oczywiście jest Unia Europejska i to jest czynnik nie do przecenienia. To właśnie jeśli chodzi o te standardy, o których tutaj mówiła pani profesor, Unia Europejska też się uczy, dlatego że właśnie postępowanie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu jest może opieszałe, ale jednak w sytuacji polskiej jest znacznie szybsze, aniżeli wtedy, kiedy to były Węgry, prawda? Także tutaj już ten Trybunał widzi, co się też się uczy, też reaguje. No i oczywiście mamy tutaj inne odniesienia, jeśli chodzi o Unię Europejską, to są te wskazówki, rekomendacje, dyrektywy, które jednak no, zaczynają tutaj na nas oddziaływać, na tych reprezentantów, na tego reprezentantów tego suwerena. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi w ogóle o koncepcję rządów prawa, to wydaje mi się, że to nie do przecenienia, my się tym nie zajmujemy, ale no właśnie ja się kiedyś zajmowałam własnością. Sądzę, że bardzo istotnym czynnikiem jest po prostu rynek, procesy rynkowe. Znaczy na to, ja tutaj w takim króciutkim wystąpieniu artykule w Kulturze Liberalnej, za co też się spotkałam z hejtem, akurat właśnie no, na to zwróciłam uwagę, że przecież u nas są inwestorzy. Dla nich to, że istnieje porządek prawny stabilny jest czynnikiem sine qua non, warunkiem rozpoczęcia w ogóle interesów, inwestowania w naszym kraju. Także to też jakimś jest czynnik z kolei z innej strony wymuszający no właśnie konsensus wokół państwa prawa, bo nie mówię o, no i już nie może nie tyle demokracji liberalnej, ale pewnych reguł gry, które są stosowane i egzekwowane przez niezależne sądownictwo. No to jest właśnie podnoszone przez tych wszystkich inwestorów, prawda, ewentualnych, właśnie te niezależne sądy. Także no właśnie na tym bym skończyła. I jeszcze proszę Państwa, chciałabym powiedzieć jedną rzecz dla Państwa, taką niezbyt optymistyczną, bo tutaj wszyscy zakładamy, że zmieni się, prawda, że nastąpi zmiana w kolejnych wyborach. No właśnie. Proszę Państwa, proszę sobie uświadomić, że to może nie być tak. No i a my musimy, że tak powiem, działać dalej. Także należy bardziej może na te obiektywne czynniki zwrócić uwagę, te trzy, o których tutaj wspomniałam, a nie specjalnie liczyć na to, że po prostu nastąpi zmiana władz i my tutaj będziemy wprowadzać te nasze pomysły, które rekomendacje, które sformułowaliśmy niestety. Także na tym chciałabym zakończyć. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Pan profesor Mirosław Wyrzykowski, który będzie mówił ex katedra, mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało przedłużenie wystąpienia. Mam zegar przed sobą, nie kalendarz. No, co my mamy przed sobą, może wpływać, ale nie musi wpływać na nasze zachowania. To, bardzo proszę. Konferencja, tytuł konferencji jest jak przywrócić państwo prawa. I myślę, że mówiliśmy o tym, jak przywrócić państwo prawa, mówiąc zarazem, jak
przewrócić państwo prawa. I to są dwa elementy, które są ze sobą powiązane. Mówiliśmy o roli prawników i powtórzę moją tezę dla tworzenia państwa prawa, dla tworzenia demokracji konstytucyjnej konieczni są prawnicy. Dla przewracania demokracji konstytucyjnej wystarczą absolwenci Wydziału Prawa bez względu na tytuły i stopnie naukowe i zawodowe. Natomiast to, co jest przedmiotem dzisiejszego panelu, to jest pytanie o to, czy możemy i jak możemy uzyskać konsensus w zakresie podstawowych wartości. I ja myślę, czy jest możliwe porozumienie. Otóż pytanie jest, co to są podstawowe wartości? Czy jesteśmy w stanie uzyskać porozumienie co do wartości, które mają charakter podstawowy? I tego nie wiem. Nie wiem dlatego, że ja wiem, które wartości są dla mnie podstawowe. One są zawarte w Konstytucji, one są zawarte w Traktacie Europejskim, one są zawarte w Karcie Praw Podstawowych. Ale czy to są wartości dla tych, do których gotowi jesteśmy wyciągnąć rękę, żeby rozmawiać o tych wartości, nie jestem pewien. Bo dla mnie podstawowe wartości to jest demokracja, rządy prawa i prawo i wolności obywatelskie. To jest to, co jest podstawą Rady Europy, to jest podstawą porządku europejskiego, co jest istotą porządku konstytucyjnego. Ale to, co jest problemem, to to, że klasyczne, tradycyjne, ustalone rozumienia treści pojęć demokracja, demokracja liberalna, rządy prawa i prawa i wolności obywatelskie rozumiane przez nas nie są tak samo rozumiane przez tych, z którymi mamy rozmawiać i się porozumieć. Co więcej, mamy do czynienia z sytuacją, którą określiłem i powtórzę w tym gronie, z którą mamy do czynienia, mianowicie oszustwem argumentacyjnym. Mianowicie pojęciom, które mają zastane znaczenie, nadawane jest inne znaczenie, które ma odwrócić wektor, odwrócić znaczenie. I teraz jest pytanie, czy możemy się porozumieć co do podstawowego znaczenia, podstawowych pojęć, co do których chcemy się porozumieć. Mam wrażenie, że to jest bardzo trudny problem. Dlatego, i czy konsekwencją tego jest kwestia, jeszcze mam 3 minuty, panie przewodniczący. Otóż problemem dla mnie jest to, że jeżeli mielibyśmy się porozumieć, a warunkiem tego jest, żeby druga strona chciała z nami rozmawiać, to prawdopodobnie będziemy w sytuacji absolutnie minimalnego, żenująco niskiego wspólnego mianownika co do znaczenia treści pojęć, co do których chcemy się porozumieć. Ale znowu ja nie jestem gotów porozumiewać się na tych zasadach, które degradują treść, znaczenie wartości podstawowych do poziomu, który ma być liną ratunkową, rzuconą ewentualnie tym, którzy chcieliby usiąść do stołu. I to, co myślę jeszcze, to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której druga strona, mam wrażenie, nie czuje potrzeby porozumienia. Co więcej, pamiętamy okrągły stół 89 roku i przygotowania do okrągłego stołu. Gotowość zajęcia miejsca przy stole rozmów była spowodowana tym, że ci, którzy mieli władzę, ją tracili, czy były sytuacje, które mogły ich prowadzić do wniosku, że tracą i chcieli uzyskać maksymalnie z tego, co było do uzyskania, do zachowania. Ja nie wiem, nie jestem pewien, czy dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją poczucia
utraconej władzy i czy ten czynnik będzie wpływał na gotowość koncesji pod adresem wartości podstawowych. Co więcej, może to będą dwie końcowe uwagi, jeżeli mielibyśmy poszukiwać możliwości przywrócenia państwa prawa, to myślę, że powinniśmy bardzo dokładnie, znacznie dokładniej niż to się działo wczoraj i dzisiaj, rozłożyć problemy na części składowe, na bardzo szczegółowe, bardzo często techniczne elementy, które wymagają rozwiązania. Bo to jest na przykład, tylko żeby podać przykład, należy bardzo dokładnie rozłożyć na czynniki pierwsze wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego ze względu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego, na inicjatorów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, na skład orzekający i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dopiero będziemy mieli całą mapę i o to chodzi, nawiązując do Welbecka, ale nie uległości, tylko do poszerzenia pola walki, żeby rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze, dodając, o czym nie było mowy w wystarczającym stopniu, bo taki był temat naszej konferencji, demokrację i parlamentaryzm. I wreszcie, ostatnia uwaga. Będziemy zajmowali się jako prawnicy przywracaniem rządów prawa przy pomocy mechanizmów prawnych w ramach konstytucji. Ale powstało wiele sytuacji, wiele zdarzeń, wiele krzywd nieodwracalnych. I żadne instrumenty prawne tego nie zrobią. A uczynić trzeba zadość zarówno zasadom, które były naruszone, jak i krzywdom, które zostały wyrządzone. I w tym zakresie powinien być stworzony mechanizm, który odda ludziom i odda zasadom, i odda społeczeństwu, które musi na tych zasadach się opierać, to, co zostało utracone. Nie po to, bo już wiemy, że nie można odtworzyć, tylko po to, żeby sprawiedliwości moralnej, żeby zasadom etyki społecznej uczynić zadość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mieliśmy cztery pasjonujące wstępne wystąpienia. Ja korzystając z tego, że jestem grupą trzymającą mikrofon, to ja pozwolę sobie na parę powiedzenie, paru słów, zanim Państwu udzielę głosu. To znaczy, drugi kraj, w którym żyję, krążą cały czas między Polską a Francją, jest Francja i tam jest powiedzonko, które bardzo lubię. Najgorsze nigdy nie jest pewne, po pierwsze. To jest jako metodologiczne założenie również do refleksji jest bardzo pożyteczne. Po drugie, chciałbym przypomnieć o pewnym fakcie, który nie jest bez znaczenia dla oceny również kultury prawnej czy kultury demokratycznej społeczeństwa. Już w grudniu 2015 roku 55% Polaków oceniła, że demokracja jest zagrożona. To było w grudniu 2015 roku. Parę miesięcy później ponad 60% tak oceniła. Ja później nie widziałem badań. Pani profesor Skąpska na pewno wie na ten temat więcej. Nie widziałem badań. I to oczywiście można by zadać pytanie wobec tego, dlaczego tak równocześnie tak duży procent jest gotów jest głosować na PiS. To są oczywiste odpowiedzi. Równocześnie PiS gwarantuje pewnego typu korzyści, chociażby społeczne i również symboliczne, moralne, godnościowe, które powodują, że w tym bilansie, mimo świadomości, iż demokracja jest zagrożona, to znaczy demokracja liberalna, ludzie gotowi są w jakiejś tam części gotowe głosować na PiS. Po drugie, druga uwaga, to znaczy dynamizm zmian. Ostatnio ukazał się artykuł, który jest bardzo interesującym artykuł, do dziennikarza, który jest zaliczany i który jest dziennikarzem prawicowym, Piotra Zarembę, w oparciu o badania przeprowadzone przez PiS. I on tłumaczył, skąd ewolucja ku pozycjom bardziej umiarkowanym PiS-u ostatnio. Otóż jego badania, na które on powoływał się, pokazywały, iż publiczność pisowska ewoluowała poważnie w stronę centrum. To znaczy, nie chce mieć, proszę? 54.
54%, mówi pan profesor Szczębosz. Tak jest, w ramach tego elektoratu. To pokazuje, innymi słowy, że mamy z dynamicznym procesem. To nie znaczy oczywiście, że formalnie, jeżeli się postawi pytanie na temat konstytucji, że oni powiedzą, że oni lubią konstytucję, nigdy nie czytali konstytucji, tak jak ci, którzy są za konstytucją w większości, nigdy konstytucji nie czytali. W każdym razie to jest dynamiczny proces. I ostatnia uwaga. Znaczy, w naszych refleksjach, poza ogólnymi zastanawianiem się nad problemem wartości, trzeba mówić bardziej konkretnie nad tym, co jest możliwe, co będzie możliwe. Tutaj przypomnę pojęcie, które jest bardzo istotne, wprowadzone przez Orbana, i liberal democracy, demokracja nieliberalna, którą wprowadził za wybitnym publicystą amerykańskim Farid Zakaria. Czyli innymi słowy, to oznacza tyle, że demokracja pojmowana, redukowana do czystego procesu wyborczego, politycznego i władza polityczna wyłoniona, w istocie nieograniczona przez czynniki zewnętrzne, a więc również przez prawo i prawników przede wszystkim. W gruncie rzeczy to samo miał na myśli Jarosław Kaczyński wtedy, kiedy wprowadził pojęcie, które zapewne państwo pamiętacie, chociaż dawno się nim nie posługiwał, imposybilizm. To tyle znaczyło. Imposybilizm to znaczy, że władza polityczna, władza wykonawcza nie może w istocie działać. To jest jedno ograniczenie, musimy myśleć w tych kategoriach. Nawet jeżeli PiS przegra wybory, to oni będą na pewno dysponowali poważnym blokiem, który przynajmniej będzie blokował zmiany konstytucyjne, co jest w naszej dyskusji uwzględniane. Drugie ograniczenie to jest to, że oni mogą wrócić do władzy. To znaczy, innymi słowy, musimy też myśleć o kulturze demokratycznej, kulturze prawnej społeczeństwa jako czynnik również ograniczający możliwych zmian. Realistycznie. To nie znaczy, że takich możliwości nie ma. Dziękuję bardzo. Ja już skorzystałem z mojego przywileju i bardzo zapraszam państwa tam na samym końcu, w ostatnim rzędzie. Bardzo proszę, zaczniemy. I zaraz i pan profesor Szczębosz za chwilę. Bardzo proszę. Dzień dobry. Działa. Jan Król, moje nazwisko, były polityk. W trzech sprawach chciałem się wypowiedzieć, w nawiązaniu głównie do wypowiedzi pana profesora Koncewicza, bardzo interesującej. Po pierwsze, w moim przekonaniu posługiwanie się pojęciem demokracji liberalnej jakby fałszuje obraz. Znaczy, ja opowiadam się za używaniem pojęcia demokracja kontra versus autokracja. Znaczy, podział w Polsce idzie pomiędzy demokratami i autokratami, nie pomiędzy demokratami liberalnymi i nieliberalnymi. To pojęcie liberalne już otwiera, wyczula różne środowiska, czy to nie ma nic wspólnego z libertynizmem na przykład. To jest pierwsza uwaga. Druga, mnie się wydaje, że ten podział dotyka społeczeństwa, nie tylko elit politycznych. Ja w licznych swoich spotkaniach, w tym procesie tworzenia państwa prawa, w którym uczestniczyłem, miałem masę spotkań, gdzie ludzie żądali wzięcia za twarz. Weźcie w końcu za twarz. Kogoś, no nieważne, tych skorumpowanych, te elity, to tamto. I to się działo, to marzenie o Piłsudskim, który wziął za twarz. Ten podział idzie od elit przez społeczeństwo. I oczywiście na dzień dzisiejszy podział w mojej ocenie społeczeństwa jest taki. 30% to są demokraci, 30% europejscy demokraci, jak ich nazwali, autokraci, a 40% to jest ta labilna większość, można powiedzieć. I o to idzie walka. I teraz porozumienie. Znaczy, ja rozumiałem dzisiejszy temat panelu jako szukanie płaszczyzny porozumienia wśród demokratów. Bo patrzmy, co się dzieje. Nie ma miejsca na porozumienie z drugą stroną. No, wczoraj prezydent Duda chciał wspólny marsz jakiś robić, prawda? No, dziękujemy. Problem, mamy czas walki. I dopiero poprzez wygraną, zdecydowaną stronnictwa demokratów można pokazać, jak prawdziwa demokracja funkcjonuje i może część autokratów wówczas się przekona do demokracji. Więc, a wiemy, jak trudna sytuacja jest w środowiskach demokratów, powiedzmy, jak są podzielone, już kończę. I to jest w tej chwili podstawowa kwestia, bo wszystkie analizy statystyczne, socjologiczne mówią, że jeżeli nie będzie wspólnego bloku, który chcą wyborcy wśród demokratów,
to możemy się pożegnać z tymi naszymi wzniosłymi planami i zamiarami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Szemusz. Proszę Państwa, nie będę mówił bezpośrednio na temat praworządności tego, co tu Państwo słusznie zresztą poruszyli. Ja chcę powiedzieć, że wszystko ma swój kontekst społeczny. Nie w żadnej jakiejś tam byle jakiej środku przekazu, ale w TOK FM mniej więcej półtora roku temu podano, że średnie zarobki w 4 milionach gospodarstw, tych przedsiębiorstw najmniejszych, wynosiły 1700 zł. Miesiąc temu zweryfikowano według ostatnich badań, te 4 miliony to jest 2000. Otóż nie oczekujmy od ludzi, gdzie głowa rodziny zarabia 2000 zł, a wielu mniej, a wielu trochę więcej, żeby oni interesowali się Trybunałem Konstytucyjnym. Tego nie należy oczekiwać. To jest jedno. Drugie, niestety wśród wielu bardzo liberalnych i ciekawych czasopism nuta wyższości i właściwie, no ja nie, może słowo pogarda jest za mocne, wobec tych, którzy reprezentowali trochę inny światopogląd, była uderzająca. Zainteresowanie rodzinami wielodzietnymi zerowe. Zerowe. To wszystko tworzy pewien kontekst, który rezonuje określonymi głosowaniami. Poza tym, no akurat w Polsce może to nie jest tak wyraźne, ale na całym świecie mamy kryzys kapitalizmu, tego, który podtrzymywał liberalną demokrację, ponieważ klasa średnia jest coraz chudsza, coraz bardziej zagrożona. Wszyscy to wiemy, nie będę tego powtarzał. Trzeba wobec tego uwzględnić zarówno to wszystko, co wzmacnia demokrację liberalną, którą można też nazywać, jak słusznie pan marszałek mówi, demokracją, a tymi warunkami życiowymi, które powodują domaganie się zmiany swojej sytuacji, przy czym przez tą zmianę rozumie się zmianę tego, co wtedy czy aktualnie, co wtedy w 15 roku istniało. I oczywiście to ma potem swoje konsekwencje, o których mówić nie muszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan. Jacek Gancarson, Światowy Kongres Polaków. Ja chciałbym się zapytać, czy szanowne gremium zgodzi się na dorzucenie do praw podstawowych, czy wartości podstawowych, podstawowe naturalne prawa człowieka, to znaczy wyżywienie, bezpieczeństwo i miejsce do przebywania. Bo jednak potrzeby naturalne troszkę nawiązują do tego problemu, co przed Koncewicz powiedział o krzywdach. Pewno gdzieś te krzywdy są. Mnie się zdaje, że tu jest duży dynamizm do no nie chcę mówić, do wykorzystania po prostu. Bo to na tym polega nasza cywilizacja, że po prostu nie wrócimy do tego budujących dzieci, prawda, co jest ekonomist, który uważa za wielki sukces. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz, tak, pani, później sąsiadka i później Stefan Kawalec. Dzień dobry Państwu, Wanda Nowicka. Proszę Państwa, ja parę uwag chciałabym zacząć może od odniesienia się do tytułu. Jak przywrócić Państwa prawa? To już parę razy różne osoby się do tego odnosiły, ale ja może spojrzę na to troszkę z innej sprawy, bo z innego punktu widzenia, bo
jak ten tytuł no nie jest precyzyjny, bo tak naprawdę on powinien brzmieć, jak przywrócić państwo prawa, kiedy stworzone zostaną warunki polityczne, które na te zmiany pozwolą. A zatem odpowiedź na pytanie, jak przywrócić państwo prawa, to jest, my tu mówimy o drugim etapie, natomiast brakuje tutaj tego punktu, o tego pierwszego pytania, jak stworzyć te warunki, prawda, żeby te zmiany były możliwe. No i wypowiem tutaj słowo, które nie padło chyba tutaj, przynajmniej w tych panelach, ja nie mogłam się w całości, nie padło z przyczyn, domyślam się jakich, mianowicie klasa polityczna. No polityka i bez polityki, polityków, pewnych zmian nie da się przeprowadzić. Prawnicy, przy moim największym szacunku do nich, sami tej zmiany nie stworzą, choć może mogą odegrać bardzo istotną rolę, choćby edukacyjną, w tym, żeby społeczeństwo przygotować na to, żeby te zmiany były przyjęte. Więc tutaj może też do pani profesor. Pani profesor, jakby mówiąc o dialogu, prawda, prawników czy świata prawniczego ze społeczeństwem, no wymieniła głównie to społeczeństwo obywatelskie, ale tak, ale no więc właśnie, no jeżeli będziemy w ten sposób rozumować, to oczywiście te zmiany nie nastąpią, bo to, że jest trójpodział władzy, nie oznacza, że jest niemożliwy i nie jest potrzebny dialog między prawnikami a klasą polityczną, nie na zasadzie przymusu, tylko na zasadzie dialogu. Pamiętajmy, że ten konflikt między klasą polityczną a prawnikami jest stary jak świat, już w Platonie, w państwie Platonie. Już te dylematy były rozważane, to co tak bardzo boli Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego tak mu się dzieje, że mimo że ma władzę absolutną, ciągle mu jakieś instytucje, prawda, prawnicze, tu jakiś sąd, tu inny sąd, przeszkadzają w realizacji tego, co w demokratyczny sposób oni przyjmują. Jak tę demokrację oceniamy, to jest inna rzecz, ale fakt jest faktem, że pewne ustawy niekonstytucyjne są w demokratyczny sposób przyjęte. A zatem tutaj jakiś namysł jest potrzebny w tym no, jakby szerszym kontekście dyskusji na temat, jak przywrócić państwo prawa. No i może też odniesienie do tego tytułu tegoż panelu, mianowicie czy możliwe jest porozumienie wokół podstawowych wartości. Osoby, które mnie znają, pewnie wiedzą, że jestem osobą dość pryncypialną. Tym niemniej, biorąc pod uwagę fakt, o czym też mówił pan prezes Smolar, prawda, że to również nie tylko Polska ma ten problem, prawda, te debaty i te problemy z demokracją są o wiele szersze i w całym świecie występują, prawda, spójrzmy choćby czy na Stany Zjednoczone, więc my tutaj stoimy przed dylematem takim, co to, ja się tu zgadzam z profesorem Koncewiczem, nie ma możliwości porozumienia wokół podstawowych wartości. Jest to niemożliwe, natomiast ograniczmy sobie ten zakres. Mianowicie, czy możliwe jest jakieś porozumienie wokół zasad funkcjonowania wspólnoty po to, żebyśmy się nie pozabijali i już jakby nie i unikać już w tym momencie jakby powiedzmy tego wsadu pryncypiów pewnych, tak już kończę, do faktu, co zrobić, żeby wspólnota mogła funkcjonować, no jak mówię, żeby się nie pozabijała. Dziękuję. Agnieszka Grzybek, ja chciałam nawiązać do tytułu tego panelu, ponieważ mam takie wrażenie, że pytanie w nim postawione wychodzi z założenia, że jest taka polaryzacja, prawda? Jest podział społeczeństwa, jedna strona uważa to, druga uważa to. I jakby po tej naszej stronie progresywnej jest jasny konsensus, czym dla nas są podstawowe wartości. Natomiast ja uważam, że tego konsensusu nie ma. I jeżeli rozważamy w ogóle warunki porozumienia jakiegokolwiek i też warunki zmiany politycznej, w sensie zmiany władzy, żeby inni decydenci, inne partie polityczne zdobyły w Polsce rządy, to tutaj koniecznym warunkiem tego jest też nasza rewizja stosunku do tych podstawowych wartości. Pan
profesor Wyrzykowski przywołał szereg dokumentów międzynarodowych, między innymi powoływał się też na Kartę Praw Podstawowych i nawet wśród nas nie jest jednoznaczny stosunek do tych podstawowych wartości, takich jak, nie wiem, prawa kobiet, prawa osób LGBT, stosunek do przerywania ciąży, ale też powołam się na taką, powiedzmy, bardziej uniwersalną wartość, jaką byłby stosunek do własności, prawda? I to, co się działo w Polsce z dziką reprywatyzacją, to jakie wyroki zapadały, to, że jednak przez wiele lat był dopuszczalny i w ogóle był jakoś tak akceptowalny ze strony elit ten proceder, który się toczył. Więc jeżeli my, jako ta strona progresywna, nie odbędziemy własnej lekcji, nie dokonamy pewnej rewizji tego, co się stało, nie uwzględnimy też tej diagnozy, która doprowadziła do tego, że PiS objął władzę, to możemy zapomnieć o jakiejkolwiek zmianie w perspektywie czy to bliższej, czy dalszej. Dziękuję. Niech pani przekaże sąsiadowi z tyłu. Dzień dobry państwu, Stefan Kapalec. Ja jestem od początku na tej konferencji i jej tytuł rozumiem w ten sposób, jak przywrócić rządy prawa w momencie, kiedy dzisiejsza opozycja wygra wybory. A w każdym razie do takiego rozumienia chciałbym się odnieść. Mam wielkie uznanie i szacunek dla Fundacji Batorego i dla osób, które tutaj występowały, za podjęcie tego tematu z odpowiednim wyprzedzeniem. I te propozycje tutaj przedstawione pokazują dramatyzm sytuacji. Ten dramatyzm polega na tym, że szereg z tych propozycji, a w szczególności propozycje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, to są propozycje działań, powiedziałbym, na pograniczu Konstytucji, które gotowi jesteśmy rozważać i proponować, dlatego że uważamy, że one służą słusznej sprawie. Ale podobnego typu działania, gdyby były stosowane w niesłusznej sprawie według nas, byśmy uznawali za oczywiste łamanie prawa. I w ten sam sposób będzie to traktowane przez przyszłą opozycję i znaczną część opinii publicznej. I z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że jeżeli będą w przyszłości kolejne wybory, w demokracji, która się tym charakteryzuje, że władza od czasu do czasu się zmienia, to te zmiany będą odwracane. I to prowadzi do takiej sytuacji, o której wspomniał tutaj pan profesor Isacharow wczoraj, mówiąc o kraju, w którym przez kilkadziesiąt lat za każdym razem, gdy się zmieniała władza, zmieniano sąd konstytucyjny. My jesteśmy na drodze do zbudowania takiego systemu. Pierwszym małym krokiem w tym kierunku była decyzja Sejmu poprzedniej kadencji o wyborze członków Trybunału Konstytucyjnego, jak powiedział, na przyszłość. Olbrzymi krok, prawda, i spustoszenie w tym kierunku spowodowały obecne rządy. I pytanie jest takie, czy mamy ten system utrwalić, czy mamy jakąś alternatywę. No trudno zaakceptować alternatywę polegającą na tym, żeby tolerować wszystko, co się stało. I wydaje mi się, że jedną z alternatyw, którą warto rozważać, to jest to, żeby odejść od tego paradygmatu, że nie możemy zmieniać konstytucji i zastanowić się nad zmianami, które możemy w pewnym obszarze prowadzić ze zmianą konstytucji, co oznacza, że te zmiany musiałyby być poparte przez istotną część opozycji. Dla przykładu, jeżeli mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to obecny stan, kiedy ta rada jest powoływana wyłącznie przez sędziów, no jest jakimś tam pokłosiem szczególnej sytuacji w czasie okrągłego stołu. Można pomyśleć o innym sposobie wyboru tej rady, można mówić o bardzo różnych wariantach, takim, dla którego można by uzyskać poparcie opozycji. Jeżeli mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, no to nawet był taki pomysł, tylko jeden z pomysłów, który zgłaszał Kukiz, żeby przy wyborze
sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprowadzić taką zasadę, że musi być poparcie jakby wykraczające poza większość rządową. Tego typu rozwiązania miałby szansę na uzyskanie, poparcie, tak żeby je można było wprowadzić poprzez zmianę konstytucyjną i dawałoby to szansę na to, że nie będą one obalone przy następnej zmianie władzy. To jest na pewno trudne, ale nie jest niewykluczone. Natomiast po to, żeby to osiągnąć, to trzeba się starać i próbować. Dziękuję. Gdybyś był łaskaw przekazać pani sędzinie Kamińskiej i później Ireneusz Krzemiński. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, czy możliwe jest porozumienie wokół podstawowych wartości, to ja wróciłabym do tego pytania, które zadał pan profesor Koncewicz, mianowicie z kim to porozumienie, czy jest możliwe. No na pewno nie z tymi, którzy, jak mówi pan profesor Wyrzykowski, przewracali tą demokrację, dlatego że, jak wynika z uzasadnień do różnych nowelizacji Sądu Najwyższego, ustawy o Sądzie Najwyższym, dla nich raz coś jest bardzo niekonstytucyjne, potem jest bardzo konstytucyjne, prawda, i tutaj z nimi się nie porozumiemy, bo oni z nami do żadnego okrągłego ani kwadratowego stołu nie usiądą, bo te wartości są ze względu na pewien cynizm no bardzo takie pojemne i można je różnie rozumieć, więc z nimi się nie porozumiemy. Ale proszę Państwa, nawiązując do tego, o czym mówiły moje dwie panie poprzedniczki, wydaje mi się, że powinniśmy ponad wszelką wątpliwość spróbować się porozumieć z tymi, którzy w końcu decydują o tym, jaka klasa polityczna nami rządzi i jaka ma większość. To, co mówił pan prezes Strzembosz, te 40%, ci ludzie, którzy nie mają często na życie, więc dla nich Trybunał Konstytucyjny, Konstytucja, to są jakieś pojęcia zupełnie ich nieinteresujące. Ja myślę, że trzeba każdy z nas, każdemu człowiekowi, z którym ma kontakt, powinien tłumaczyć takie wartości jak, co to jest państwo prawa, prawda? No ono mianowicie oznacza, że wszyscy są równi wobec prawa i tu trzeba opowiedzieć przykład zderzenia z limuzyną rządową albo przykład tego, że ktoś, jeden oskarżony, będzie siedział w areszcie wydobywczym 1,5 roku, a drugi, jak informuje naród pan prezes Glapiński, wyjdzie już w tym miesiącu, żeby porozmawiać z dziennikarzem, prawda, który o niego pyta. Więc myślę, że na pewno możliwe jest skupienie się wokół wspólnych, podstawowych wartości, takich po prostu zwykłych ludzi i to jest nasza rola, żebyśmy im to tłumaczyli, dlatego że wbrew pozorom większość jednak obywateli te podstawowe wartości, choćby równość wobec prawa, szanuje i ona je zrozumie. No i jeszcze druga rzecz i to już ostatnia, będę bardzo krótko mówić, starać się oczywiście. Pan profesor Wyrzykowski powiedział o tym, że wielu konkretnym ludziom stała się krzywda i że warto byłoby przywrócić coś takiego jak sprawiedliwość moralną. Otóż ja muszę Państwu powiedzieć, że z wielką ciekawością jechałam na tą konferencję i bardzo dziękuję, że zostałam tutaj zaproszona i miałam okazję wysłuchać tych wszystkich rzeczy, które się tutaj działy. Ale z moich bardzo szerokich kontaktów z sędziami sądów powszechnych, którzy to draństwo po prostu, które się dzieje na ich oczach, na co dzień obserwują i którzy podlegają różnym jakimś dziwnym próbom złamania im kręgosłupa, że wśród nich bardzo jednak ogromna i taka silna jest potrzeba przywrócenia tego ładu moralnego. I muszę z przykrością powiedzieć, że jak będę im opowiadała o tej konferencji, to będę im musiała powiedzieć, że to będzie bardzo trudne przez te wszystkie kłopoty, o których tutaj rozmawialiśmy. I nie chciałabym bardzo, że do środowiska, bo tak jak mówi pani profesor Łątowska, otorbić, ja jestem przeciwna otorbieniu,
że popłynie do nich taki sygnał, że takie kunktatorstwo i taka spolegliwość w gruncie rzeczy się opłaca, bo jeżeli nie odbierzemy tym sędziom, którzy zostali sędziami Sądu Najwyższego albo sędziami sądów apelacyjnych znienacka, będąc wcześniej sędziami sądów rejonowych, jeżeli im nie odbierzemy tych korzyści, które osiągnęli, to ten ład moralny i ta sprawiedliwość moralna z pewnością nie zostanie przywrócona. A to jest na przyszłość bardzo zły sygnał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niech pani Zaski swoje przekaże sąsiadowi z tyłu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Ireneusz Krzemiński. Niestety nie mogłem uczestniczyć, nie byłem w stanie uczestniczyć. Ireneusz Krzemiński. Uczestniczyć we wczorajszych obradach, więc tylko odniosę się do tego bardzo interesującego panelu. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciałem nie zgodzić się całkowicie z profesorem Koncewiczem, chociaż teraz poszedł, to już tacy młodzi są profesorami. Otóż mianowicie sam, kiedy w 2008 roku powtórzyliśmy badania w Mawie Szczecinku, nazwaliśmy naszą książkę Konsolidacja demokracji. Wszystko wskazywało na to, że to, co pan nazwał małą książeczką, którą Linz napisał, to jednak jest jedno z takich fundamentalnych dzieł o demokracji. Otóż okazało się, że to jest spełnione. Tam jest podstawowe jego kryterium, zresztą na poziomie lokalnym to było przecież przez nas śledzone, akceptacja zmiany ekipy rządzącej, akceptacja przez wyborców, akceptacja reguł przez wyborców była absolutnie dochowana. Więc myślę, że problem, jeżeli by go tak ujmować, jest znacznie bardziej poważny. Bo jakby się odwołać do Alexisa de Tocqueville'a, to widać, że są pewne procesy w demokracji, które są znacznie bardziej podstawowe i zagrażające niż aktualna sytuacja. Po drugie właśnie co do tych wspólnych wartości. Otóż tutaj wydaje mi się, dyskusja była trochę jałowa, bo trzeba ją zdefiniować na wielu poziomach. To po pierwsze myślę, że dogadywanie się czy też dyskusja z ekipą rządzącą jest mało prawdopodobna, jeżeli niemożliwa. To jest po pierwsze, ale poza tym istnieje tak zwane społeczeństwo. To społeczeństwo jest podzielone, to społeczeństwo używa pewnego języka, który nazywa pewne wartości. No i tutaj bardzo błyskotliwa, jak krótka analiza profesora Wyrzykowskiego, który pokazywał, jak się przeinacza wartości. Tylko ja chciałem przypomnieć, że był taki papież, Jan Paweł II, który jak przyjechał, to zaczął używać słów, które wydawało się już całkowicie zmienione i zinternalizowane przez tak zwane tłumy, a nagle okazało się, że można ich wartość odzyskać. Więc jeżeli byśmy się tu odwoływali do tego języka, to trzeba byłoby ten język skonstruować, odwołać się do pewnych podstawowych wartości, które oczywiście nie były akceptowane przez wszystkich, ale przez większość. Ja chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli państwo by teraz tak siedli i przejrzeli raporty CBOS-u z ostatnich 3 lat i zobaczyli, jak ludzie oceniali te dramatyczne i destrukcyjne decyzje PiS-u, to okaże się, że większość ludzi była przeciwko decyzjom w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, przeciwko sądom, to widzieliśmy na ulicach, przeciwko większości destrukcyjnych, ustrojowych decyzji polskich. Ale język jest stosowany ze względu na pewne, można powiedzieć, dla pewnych liderów. No tutaj mi zabrakło jednej refleksji, która wydaje się istotna. W Polsce mamy pewnego lidera, aktora społecznego, który jest niezwykle istotny dla budowania wartości i rozumienia i języka wartości. To jest Kościół katolicki, który przestał być Kościołem katolickim, stał się Kościołem narodowym. I to jest dominujący element. Jest to Kościół, który z całą pewnością jest antydemokratyczny, jest za rządami autokratycznymi i takimi, które uświęcają jego tutaj, jakby to powiedzieć, moralną rolę. To jest w ogóle coś, co jest bardzo istotne i trzeba to wziąć pod uwagę. Wobec tego, jeżeli znajdzie się taki język i powstanie w końcu taka opozycja, która zacznie mówić i odwołać się do tego, co jest podstawowe, co można właśnie ominąć całą tę retorykę kościelną i tę retorykę pisowską, to wówczas okaże się, że większość Polaków będzie miała jednak bardzo wyraźny ten schemat wartości. No jeszcze chciałem dodać, socjologowie zawsze się spierają, wiadomo, że to klika. Otóż wydaje mi się, że uwaga profesor Skąpski była niezwykle ważna. Otóż istotnie proces budowania państwa prawa był to właściwie coś, co trwało. Oczywiście w warunkach instytucjonalnych
przekonaniu może nawet nie wszystkich, ale większości prawników, to państwo prawa powstało. Co więcej, w badaniach wychodzi, że państwo prawa było jednym z najważniejszych punktów przemiany. Tylko jak wiadomo, Polacy mają bardzo dwuznaczny stosunek do prawa. Jako deklarację wszystko w porządku, ale jak prawo mam nie dotyczyć, to właściwie w ogóle się nie liczy. I to był właśnie ten proces budowania, ten proces internalizowania, że prawo musi być moje i mnie obowiązywać, który został całkowicie zniszczony. Ale też trzeba dodać, że cała ta prawnicza elita zrobiła bardzo mało, żeby właśnie państwo prawa legitymizować na co dzień w takich praktycznych terminach. No i to też warto nad tym się zastanowić, bo prawnicy, którzy są teraz ofiarami, jednak też powinni pomyśleć o swoich błędach. Podaj Irek, tam mikrofon z tyłu. Proszę. Dziękuję bardzo. Michał Federowicz, również dołączam się do podziękowań za inicjatywę tej konferencji. Jest szalenie cenna. I chciałbym nawiązać do tytułu, jak przywrócić państwu prawa, też opierając się na wnioskach z poprzedniego dnia. Ja osobiście wyciągam taki wniosek, że nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak przywrócić państwo prawa w sposób techniczny. Nie da się w sposób czysto kazuistyczny wytyczyć takiej linii, która broni się w każdych warunkach. Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zadać sobie pytanie o to, do jakiego modelu instytucji zmierzamy i w jakim sensie ten nowy model docelowy, nawet jeśli oddalony bardzo w czasie, miałby być lepszy od tych instytucji, które były do roku 15. Myślę, że bez takiego wyobrażenia nie da się technicznie odpowiedzieć na to, jak przywrócić państwo prawa. I sądzę, że w tym konstruowaniu modelu, jeśli szukać wspólnoty wartości, to trzeba ich na poziomie społeczeństwa szukać. Nie na poziomie konkurujących ze sobą elit politycznych, tylko odwoływać się do elementarnych wartości, które są podzielane w społeczeństwie. Wspomnę o jednej, bardzo fundamentalnej, o poczuciu sprawiedliwości. I wydaje mi się, że myśląc o tym modelu instytucji, trzeba sobie po prostu zadać rzetelne pytanie, w których momentach poprzedni model nie do końca mógł sprostać temu elementarnemu poczuciu sprawiedliwości na najniższym poziomie. I myślę, że tutaj dialog jest jak najbardziej możliwy i porozumienie ze społeczeństwem jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo. I would like to ask you, Professor Isacharov, może chciałbym spytać profesora Isacharowa, czy chciałby teraz może, czy pan profesor Isacharow może pod koniec konferencji chciałby coś powiedzieć? Mamy jeszcze pół godziny, gdyby pan profesor zechciał się wypowiedzieć, to zachęcamy. Proszę, może ten. Szanowni Państwo, Mariusz Malinowski, ja teraz przedstawię się jako skwer Władysława Bartoszewskiego. Skwer Władysława Bartoszewskiego większość z Państwa prawników zna jako skwer, który widzicie, jak wyglądacie przez okno sądu na ulicy Ogrodowej. Ale mówię o czym innym, a skwer za chwilę na końcu. Otóż ja twierdzę, że możliwe jest porozumienie wokół podstawowych wartości. Ja 3 lata jestem na ulicy i robię różne rzeczy, żeby zwalczyć tę drugą stronę, ale jednocześnie wiem, że tak zwane społeczeństwo jest szalenie podzielone. I ten konflikt często polega na języku. To znaczy, jeżeli mówimy o podstawowych wartościach, mówimy o konstytucji, to bardzo wiele osób nie rozumie, co to jest konstytucja. Wszystko zależy od tego, jakie pytanie zadamy. Jeżeli zadamy pytanie na przykład w sprawie aborcji, to wiele osób odpowie na pytanie, czy chcemy, aby matka mogła zabić swoje dziecko. Odpowie, że nie chcemy. Natomiast jak zadamy pytanie, czy chcemy, żeby matka cierpiała, widząc, jak jej chore dziecko umiera, to odpowiemy, że nie chcemy. I to jest ten sam problem. Natomiast jest on odpowiedziany inaczej. I teraz wielka pretensja do sądów przez lata całe, które to sądy nie odzywały się do obywateli i środowisko prawnicze nie odzywało się do obywateli, tłumacząc, na czym polega państwo prawa. Teraz chodzi o to, żeby technicznie przez ten czas, który będzie do wyborów, nie po wyborach,
żeby odezwać się do tego społeczeństwa i tak jak tutaj już było proponowane, może użyć pewnych instrumentów Sądu Najwyższego po to, żeby przetłumaczyć te pani profesor elementy, prawda, przetłumaczyć, podpowiedzieć sądom, jak mogą to orzekać, podpowiedzieć społeczeństwu, jak może to rozumieć i być może to spowoduje pewną przemianę. Jestem przekonany, że taka przemiana na poziomie języka jest możliwa. Na koniec, skwer Bartoszewskiego. Skwer Bartoszewskiego jest jedną z inicjatyw dotyczących Władysława Bartoszewskiego, w sensie symbolicznym, które są pod opieką pana Bodnara. I skwer Bartoszewskiego będzie służył między innymi dialogowi z tamtą stroną, właśnie na poziomie wysłuchania, zrozumienia i przetłumaczenia naszych intencji. Thank you very much. The floor is yours, Professor Zakharov. Przede wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tę konferencję. Dla kogoś z zewnątrz jest to absolutnie fascynujące doświadczenie, przeżycie. Kilka takich przemyśleń. Rzeczywiście mamy do czynienia w Polsce z poważnymi zagrożeniami wobec rządów prawa, państwa prawa i ja nie da się tego... Powstaje pytanie, w jaki sposób reagować, w jaki sposób się ustosunkować na takie zagrożenia dla państwa prawa. Ta konferencja między innymi zajmowała się tym, w czym celują prawnicy, mianowicie proponowanie programów reformy szczątkowej, szczegółowej reformy, które są niezbędne, żeby podtrzymać i umocnić instytucje, które kształtowały ład konstytucyjny w Polsce, ustrój konstytucyjny w Polsce od 1989 roku. To jest bardzo ważne i od tego i to jest to, w czym prawnicy są mistrzami, są specjalistami, takie techniczne oceny różnych instytucji oraz możliwości ich reformy. Ale pytanie tak naprawdę ma charakter polityczny i niestety w tym względzie, w tej mierze, prawnicy nie są, że tak powiem, w awangardzie. Specyfika polska i obserwuję tego, obserwuję to od zewnątrz, jestem w Polsce pierwszy raz. W Polsce widzę, że kwestie konstytucyjne w jakiś sposób galwanizują społeczeństwie. Bruce Ackerman, amerykański prawnik, mówi o momentach, o zwrotach konstytucyjnych, kiedy setki tysięcy ludzi w całym kraju występują w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Jest to zwrot, jest to moment, jest to przełom, moment konstytucyjny. I jeżeli przyszłe wybory, nadchodzące wybory będą referendum na temat ustroju demokratycznego, będzie to również taki moment konstytucyjny. Co z tego wynika? Tragedia polega na tym, tragedia będzie, jeżeli opozycja przegra kolejne wybory i to jest coś, czego nie mogę ocenić, a nie wiem, jakie są perspektywy. Podejrzewam, że zakładając, że mamy 150 ludzi tutaj na sali, myślę, że każdy z tych uczestników tej konferencji ma inną wizję tego, w jaki sposób rozwinie się ta sytuacja polityczna w kraju w najbliższych miesiącach. Jednak myślę, że nie powinniśmy się poddawać, nie powinniśmy uznawać, że jest to tylko kwestia polityczna, ale zadanie dla państwa jako dla konstytucjonalistów jest istotne. Macie ogromnie ważną rolę do wykonania. Odegrania, dlatego że trzeba ocenić szkody, które wykonano, które wyrządzono oraz sposób reakcji, sposób propozycji umocnienia odbudowy tych instytucji. Można było liczyć, że dalsza integracja europejska byłaby mechanizmem ochronnym, chroniącym podstawowe instytucje. Mówiłem wczoraj, że jak się okazało, konsensus europejski na temat podstaw demokracji, na temat rządów prawa, ten konsensus był właściwie nieodpowiednio ukształtowany. Ten konsensus wyrasta z czasów, kiedy był podział my, oni, europejskie demokracje, zachodnioeuropejskie demokracje, z czasów może nawet zimnowojennych i to właściwie nie pozwoliło dobrze przeanalizować, dobrze ustosunkować się do tego nieliberalnego ustroju, który niby z poszanowaniem dla prawa, kiedy partia rządząca występuje, czy bierze udział w wyborach,
wyborach musi mieć, kiedy partia rządząca odwołuje się do wyborców, do urny, to jest inna sytuacja niż ta, z którą mieliśmy poprzednio do czynienia, więc jako ktoś z zewnątrz mogę wyłącznie przyklasnąć wszystkim tym wysiłkom. Tak naprawdę nie mogę nic powiedzieć na temat tego, w jaki sposób techniczny, jak co postąpić, jak postępować wobec przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, czy w jakiś sposób można zmienić skład tego Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z prawem, czy też ulegniemy, czy też w Polsce ulegną pokusie, że wygrywamy następne wybory, wymieniamy, tworzymy, obsadzamy cały nowy Trybunał Konstytucyjny i wtedy twierdzenie, że trwa proces budowy rządów prawa, będzie już bezzasadne. Proszę Państwa, wracamy do panelistów i może w odwrotnej kolejności wobec tego. Zaczniemy od profesora Wyrzykowskiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja mam trzy krótkie uwagi. Po pierwsze, jak nazwać system, który chcielibyśmy, aby funkcjonował. Jeżeli nie będziemy nazywali go demokracją liberalną, czy illiberalną, czy w jakiś sposób inny. Otóż moja propozycja od dawna brzmi demokracja konstytucyjna. Pamiętamy, wiemy, że konstytucja jest słowem roku. Co więcej, konstytucja ma konotację pojęcie to ma konotacje pozytywne. Jeszcze nie zostało to zniszczone. Co więcej, zostało przydane konstytucji więcej symbolicznych znaczeń, bo wzrost znaczenia symbolicznego był pochodną odjęcia znaczenia normatywnego konstytucji. Dlatego demokracja konstytucyjna jest dla mnie tym określeniem, które powinniśmy używać. Po drugie, pytanie o prawa człowieka jako element składowy wartości. Ja o tym mówiłem. Przypomnę, demokracja, rządy prawa, prawa człowieka, w tym oczywiście wszystkie prawa o charakterze społecznym i ekonomicznym, w szczególności dotyczące absolutnie bazowych, podstawowych potrzeb ludzi, które mają charakter praw. I po trzecie, język. Otóż pamiętamy książkę, która ukazała się paradoksalnie w 1982 roku. I my chodziliśmy na Foksal do pani Blanki i prosiliśmy o to, żeby spod lady nam sprzedawała. Lingua tertii imperii Wiktora Klemperera. Otóż ja myślę, że powinna być napisana książka Lingua tertii republice o języku III Rzeczpospolitej. I chcę powiedzieć, profesor Michał Głowiński napisał książkę o języku PRL-u. Napisał również książkę o języku używanym w ostatnich latach. Ale chcę tylko powiedzieć, że tylko to, że mamy użycie języka na różnych płaszczyznach. My zajmujemy się językiem prawniczym i możemy być użyteczni dla Michała Głowińskiego, ale to ma szerszy wymiar, o którym mówił profesor Krzemiński i wspieram jego refleksję o znaczeniu języka dla naszego rozumienia rzeczywistości. I w pełni zgadzając się z tym, co było powiedziane, język ma znaczenie. Język wpływa na postawy. Język wpływa na rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Pani profesor Grażyna Skąpska. Czy ja też chciałam odnieść się do kilku kwestii, to znaczy przede wszystkim do tych, o których wspomniał pan profesor Szczymbosz i one były potem powtórzone przez pana reprezentującego ten Kongres Polaków Światowy, mianowicie do tego społecznego kontekstu tworzenia jakiejś zgody wokół wspólnych wartości, a w szczególności właśnie wartości konstytucyjnych, właśnie o to chodzi. Znaczy,
To tak jest rzeczywiście, to jest podkreślane, no, w szczególności w teorii socjologicznej. Ralph Dahrendorf, bardzo wybitny, prawda, teoretyk, socjolog, jednocześnie zaangażowany w tworzenie partii liberalnej w Republice Federalnej Niemiec swojego czasu, a zatem osoba również bardzo blisko związana z tworzeniem demokracji liberalnej właśnie w Niemczech wówczas. Podkreślał on, że no, bardzo trudno jest zaangażować w funkcjonowanie sfery publicznej osoby, których potrzeby rudymentarne, takie elementarne, nie są zaspokojone. No i rzeczywiście wskazywał na te potrzeby bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, wykształcenia, dachu nad głową, takie socjalne, pierwotne potrzeby. No i no, rzeczywiście wspomnianie w tym, podkreślanie w tym kontekście, że Polacy, że zarobki Polaków są tak niskie i że w związku z tym nie są oni zaangażowani w funkcjonowanie sfery publicznej, no to na pewno jest prawda, panie profesorze, ale z drugiej strony te potrzeby socjalne, no w zasadzie są zaspokojone, czyli te do wykształcenia, no jak najbardziej darmowa edukacja. Ochrona zdrowia może kuleje i czeka się w kolejce do lekarza, ale ona jest zaspokojona. No, także wydaje mi się, że no, nie jesteśmy jako Polacy, jako społeczeństwo większościowo tak przygnębieni, cierpiący, bez dachu nad głową i głodni, że nasza cała aktywność właśnie tych biednych ludzi jest tylko i wyłącznie skierowana na zaspokojenie tych potrzeb elementarnych. Trudno w ten sposób to usprawiedliwiać. O, tak bym właśnie powiedziała, tak bym odniosła się do tej kwestii. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć coś na temat takiego wątku, który pojawił się w tej dyskusji, który jest właśnie bardzo interesujący z punktu widzenia, no właśnie, tworzenia tej społecznej legitymizacji dla koncepcji przede wszystkim demokracji konstytucyjnej, a z drugiej strony właśnie dla koncepcji rządów prawa. A mianowicie przez bardzo wiele osób zabierających głos w dyskusji podkreślona była kwestia moralności. No właśnie i tego właśnie moralnego aspektu, zasady rządów prawa, no czy też właśnie sprawiedliwości. Tutaj pani sędzia Kamińska o tym mówiła, no ale nie tylko. No i właśnie chciałabym właśnie na to zwrócić uwagę, że to jest jakiś problem, który w dyskusjach do tej pory nad problematyką rządów prawa, a w szczególności właśnie problematyką orzecznictwa, funkcjonowania sądów, orzeczeń sądowych, nie był zbyt często poruszany, czy właściwie w ogóle nie był poruszany. No, wydaje mi się, że to jest taki jeden właśnie taki punkt, wokół którego jakiś konsens mógłby się wytworzyć, w szczególności wśród prawników, bo tutaj właściwie prawników mam na myśli. Chodzi mi o to, że właśnie rzeczywiście może brakuje takiego, tej perspektywy dotyczącej moralnych konsekwencji orzeczeń. Znaczy tego equity, prawda, tych zasad słuszności, które również powinny być uwzględniane w procesie orzeczniczym. To właśnie te moralne konsekwencje z punktu widzenia odbiorców, czyli właśnie tych klientów czy obywateli, prawda, postępowania sądowego są niesłychanie istotne i one rzeczywiście jakoś nie były brane pod uwagę, a one mogłyby stanowić punkt wyjścia do tworzenia się, no właśnie, jakiegoś porozumienia, ale związanego już z postępowaniem sądowym, no i właśnie z konceptualizacją w ogóle zasady rządów prawa, bo to tutaj też mamy właśnie jakieś braki. No a trzecia rzecz to też w nawiązaniu do pana profesora Strzembosza oraz jeszcze innych głosów, na które chciałabym zwrócić uwagę, no właśnie te, znaczy o tych wewnętrznych badaniach, które wskazują, że przesuwa się część elektoratu PiS-u w kierunku centrum. To jest taka, powiedziałabym, to światełko w tunelu, które się pojawia rzeczywiście. No tak, po pierwsze, ja zwracałam w swoim wystąpieniu krótkim uwagę na to, że społeczeństwo polskie potrzebowało tego okresu takiego obudzenia się, prawda, takiej lekcji, którą odebrałoby od historii. No i być może to przesuwanie się jest właśnie skutkiem tej lekcji, że również w ramach tego elektoratu dostrzegane są negatywne konsekwencje tych rządów i tego niszczenia, prawda, procesu tworzenia rządów prawa. A z drugiej strony oczywiście jest to, co jest podkreślane też w wypowiedziach politycznych, no jest taka
wartość, która jest ważna dla większości Polaków i to jest to członkostwo w Unii Europejskiej. Rzeczywiście ponad 80% Polacy są euroentuzjastami. Pozostaje pytanie, dlaczego tak jest? No być może to są fundusze, no trudno powiedzieć. Czasami to są też instytucje europejskie, ale w momencie, kiedy pojawiło się zagrożenie, prawda, ze strony, no właśnie w postaci tych wypowiedzi lekceważących Unię Europejską, najwyższych przedstawicieli władz państwowych, no to te wypowiedzi stanowiły jakieś światło ostrzegawcze. Również być może dla tego elektoratu, no i on się w związku z tym przesuwa. Jak to będzie dalej, no to rzeczywiście zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani profesor Ewa Łętowska, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja świadomie w moim wystąpieniu nie zajmowałam się problematyką, która tu bardzo mocno występowała w dyskusji, to znaczy dialogiem z tymi, którzy dialogować nie chcą. No bo ja idę, staję do dialogu wtedy, jeżeli ktoś ze mną chce rozmawiać. Jeżeli nie, no to dziękuję, czekam, aż przyjdzie właściwa okazja. Dlatego ja się w ogóle nie zajmuję z natury rzeczy w tej chwili dyskusją nad tym, że politycznie druga strona rozmawiać nie chce. No nie chcę, to nie chcę, trudno. Ja jestem zawsze gotowa do dialogu. Natomiast mnie interesowało tutaj w ramach tego wystąpienia i tego panelu to, co dotyczy dialogu tego wewnętrznego po jednej stronie, po której następuje bardzo duża polaryzacja stanowisk, które są po prostu mało ze sobą spójne. Czyli szukanie nie tego, co tu dzieli, tylko tu, co może łączyć i jakie techniczne środki temu sprzyjają. Stąd ja mój nacisk na te sprawy, o których tutaj mówiłam. To znaczy niewykorzystanie niewykorzystywanych dotychczas możliwości, które powodują, że sądy, następuje monadyzacja po prostu sądów. One się zamykają same w sobie i same dialogują nie wiadomo z kim. Otóż do tego wątku nie chcę wracać, bo to już była mowa, natomiast chcę o dwie kwestie poruszyć. W związku z tym wspomniała pani Grażyna Skąpska w swoim wystąpieniu o czynniku rynku. Otóż ja chcę powiedzieć, o czym nie mówiłam, że rynek ma to do siebie, że z natury rzeczy deprawuje, poszukuje zysku tam, gdzie zysk osiągnąć może, szukając wszelkich szczelin i wszelkich wynaturzeń, które mogą zysk przynieść. Otóż prawo jest bardzo wygodnym instrumentem dla rynku, zwłaszcza prawo rozumiane formalnie, dlatego że umowa zręcznie wykorzystana zawsze jest dobrym środkiem w ręku silniejszego. Jeżeli Państwo dzisiaj zajrzą do dziennika prawnego, dziennika Gazety Prawnej, Państwo tam znajdą duży wywiad z panią Wiewiórowską dotyczący franczyzy. Wiedzą Państwo, na czym franczyza polega. Przecież franczyzobiorca jest też niby teoretycznie, formalnie producentem, jest profesjonalistą, ale naprawdę jest dzieckiem i igraszką losu w rękach franczyzodawcy. I otóż to jest ten problem, że rynek deprawuje prawo, ponieważ formalne wykorzystanie prawa w warunkach rynku, który uważa, że jest formalna równość stron wystarczy, prowadzi do tych właśnie negatywnych skutków, które prowadzą do wynaturzeń. Dlatego wydaje mi się, że z kolei po stronie prawników jest bardzo silna potrzeba spojrzenia krytycznego właśnie na dogmatykę prawa. Tu jest materia zresztą dla studiów prawniczych, no ale no, trudno, żebym tutaj sugerowała jakieś konkretne rozwiązania akurat w tym zakresie. To jest raczej do bardzo bardziej fachowej dyskusji. Tym niemniej chcę podkreślić, że profesor Krzemiński powiada o prawnikach, którzy się uderzają we własne piersi. No to właśnie jest to. Proszę Państwa, to co uważamy za dogmatykę prawa w warunkach rynku nierównego jest mocnym narzędziem wykorzystania sytuacji silniejszego. To dotyczy tych na śmieciówkach, to dotyczy konsumentów, to dotyczy franczyzobiorców, to dotyczy tych, którzy wzięli kredyty frankowe. Najzabawniejsze, że w prawie unijnym są instrumenty do tego. Co więcej, Unia nas do tego namawia. Stosujcie kryteria efektywnej ochrony. A zatem, drodzy koledzy,
dyskutujmy we własnym gronie, dialogujmy na temat możliwości wykorzystania tych właśnie instrumentów. I to mam na myśli, mówiąc o powrocie do państwa prawa w ramach dialogu wewnętrznego, w ramach wewnątrzśrodowiskowego. Dlaczego? Bo ja taką szaloną optymistką to ja nie jestem co do tych możliwości zmian, zaistnienia akurat po nowych wyborach. Nie wiem, jak będzie. Proponuję trwalszy dialog obliczony na dłuższe lata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan profesor Tomasz Tadeusz Koncewicz. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Ja mam kilkanaście uwag w odpowiedzi na te głosy. Przede wszystkim, ja myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy w naszym dzisiejszym dyskursie w Polsce, w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, zrozumieli, co Unia Europejska ma wobec Polski zrobić. My, elity odpowiedzialne za kształtowanie dyskursu, musimy tłumaczyć ludziom, że jeżeli Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce, to to nie jest narzucanie woli, tylko przypominanie o dobrowolnie zaciągniętych zobowiązaniach w momencie akcesji. Jeżeli istnieje jeden paradygmat integracji europejskiej z 1951 roku, to on brzmi następująco. Państwa łączą się dlatego, że istnieje między nimi zgoda, że władza polityczna na poziomie krajowym musi być władzą ograniczoną, ale musi być władzą ograniczoną nie tylko poprzez zasady konstytucyjne wewnątrz, ale poprzez powołanie instytucji i pewnych standardów, które będą egzekwowane z zewnątrz. I w 1951 roku na poziomie deklaracji to wystarczyło. W 2018 Trybunał Sprawiedliwości tłumaczy teraz w praktyce, co to oznacza. Po raz pierwszy w 60-letniej historii integracji europejskiej Trybunał na przykład powiedział, że elementem zasady praworządności jest zasada niezależności sądownictwa. Tego nie było w 1951 roku. Czyli Unia Europejska też uczy się niejako w biegu. To jest pierwsza rzecz. Krytyka elit prawniczych. Absolutnie się zgadzam. Ja od 10 lat jestem bardzo konsekwentny, ilekroć prowadzę zajęcia dla sędziów, ilekroć spotykam się z młodzieżą, to wskazuję i biję się w piersi. Tak, mogliśmy zrobić więcej. I teraz dzisiaj przed nami wyzwanie nie jest działania indywidualnego jako prawnicy, tylko czegoś, co na Zachodzie nazywa się legal complex. Koalicji prawników liberalnych w obronie wartości liberalnych. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ dzisiejsi autokraci, tacy jak Jarosław Kaczyński, oni nie przychodzą do władzy z czołgami na ulicy. Oni wykorzystują swoich własnych prawników, swoje własne ustawy i tworzą przykrywkę legalistyczną dla niekonstytucyjnej zmiany systemu. I tu przed prawnikami jest wielkie wyzwanie, żeby to zarchiwizować, zlokalizować i wskazać remedium. I teraz, co ja mogę zrobić jako Tomasz Koncewicz? Jeżeli dostaję maila z Kutna, z biblioteki, panie profesorze, przeczytaliśmy wywiad z panem, niech pan przyjedzie, pogada z naszą młodzieżą w Kutnie, w ośrodku kultury. Co ja mam zrobić? Ja się pakuję, ja jadę do tego Kutna. Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec tych, którzy mnie zaprosili, wprost przeciwnie. Ja jestem im wdzięczny, że po tych 30 latach takiego pasywizmu prawniczego elit jeszcze ktoś chce mnie w ogóle słuchać. Więc zbudowanie teraz naszej wiarygodności zawodu, że bronimy zasad konstytucyjnych, a nie swojej pozycji, jest niezwykle ważne, ale jest niezwykle trudne, bo zaniechania ostatnich kilku lat są olbrzymim ciężarem dla nas, żeby właśnie zbudować tą wiarygodność. Jakie są zalety dzisiejszej dyskusji, ale i ostatnich 3 lat tego kryzysu? My nigdy po 1989 roku nie rozmawialiśmy tyle o tym, co to znaczy być sędzią w demokratycznym państwie prawa. My nie mieliśmy nigdy dyskusji, co to znaczy sądzić sprawiedliwie. Profesor Barak mówił, gdy sądzę, podlegam osądzeniu, ilekroć wkładam łańcuch na szyję. Gdy ja to przekazywałem sędziom przed 2015 rokiem, to sędziowie mnie w Szczecinie na przykład skrytykowali i o, enfant terrible, burzy status quo. A ja im mówiłem, ogarnijcie się, bo wasza legitymizacja płynie z tego, jak jesteście odbierani na sali sądowej. Kontakt Kowalskiego nie jest bezpośrednio z konstytucją. Kontakt Kowalskiego z prawem jest w sądzie rejonowym, wtedy, gdy ten sąd mu tłumaczy, co oznacza prawo w jego konkretnej sprawie. I ja nie mam oczekiwania, że Kowalski będzie znał konstytucję. Nie.
Ja mam oczekiwanie inne, że sędzia rejonowy w Kutnie będzie znał konstytucję i przełoży konstytucję na konkretny kazus tego właśnie Kowalskiego. I ostatnia kwestia rozróżnienia pomiędzy demokracją a liberalizmem. Kiedyś to rozróżnienie było bardzo proste. Demokraci byli za demokracją i liberalizmem, a przeciwnicy demokracji, rządy autorytarne, byli przeciwko i demokracji, i liberalizmowi. Dzisiaj rządy autokratyczne, a taki mamy w Polsce, są za demokracją, ale są przeciwko liberalizmowi. Teraz chodzi o to, w jaki sposób definiują tą demokrację. Demokrację definiują w sposób najprostszy, jako rządy większościowego ustawodawcy, który nie jest związany niczym poza aktualną wolą suwerena. Ale proszę Państwa, konstytucjonalizm prawidłowo rozumiany, konstytucjonalizm liberalny wiąże zarówno suwerena, jak i wybranych przez suwerena. To jest ograniczenie, które jest nałożone na obydwie grupy, że zmiana będzie następować w obrębie systemu konstytucyjnego. I ostatnia uwaga. Pan profesor cytował Bruce'a Ackermana, konstytucjonalista amerykańskiego. Proszę sobie wyobrazić, że Bruce Ackerman stworzył teorię konstytucyjnego momentu, ale w ostatniej książce sformułował zupełnie karkołomną dla mnie tezę, że gdyby polska konstytucja była przyjęta w 1991 roku, to byłaby prawdziwie rewolucyjna konstytucja, która by się spotkała z szeroką aprobatą opinii publicznej. Gdyby tak się stało, dodaje, Kaczyński by nie był rewolucjonistą niszczącym, przewracającym dzisiaj porządek prawny, ale byłby jednym z ojców założycieli III Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, ja się z tą tezą fundamentalnie nie zgadzam, ponieważ jeżeli ja myślę o tym, co jest prawdziwie rewolucyjną konstytucją, która odzwierciedla duch Solidarności, to jest właśnie konstytucja z 1997 roku. Nie tylko chodzi o treść, otwartość, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw mniejszości, ale pamiętajmy, kto nad tą konstytucją pracował. Ojcem konstytucji był Tadeusz Mazowiecki, który odzwierciedla najlepsze tradycje polskiego konstytucjonalizmu i myślenie o państwie w duchu kompromisu i troski o dobro wspólne. I dlatego to jest moja konstytucja, to jest konstytucja, za którą warto oddać głos i nie dajmy sobie narzucić narracji, że inna konstytucja byłaby lepsza. To jest konstytucja, którą warto bronić, tylko tą konstytucję my wszyscy tutaj musimy nauczyć się przetłumaczyć na język codzienności i pokazać ludziom, jak konstytucja, a szerzej prawo, ich chroni. Wtedy każdy rząd autorytarny w przyszłości zastanowi się dwa razy, ponieważ nie wystarczy zbudować mocnych instytucji, ale trzeba zbudować coś, co Montesquieu już nazywał nawykami serca. A tego żadna konferencja, żadna z góry przemyślana reforma nie zajmie i nie zrobi, ponieważ to wymaga czasu. To wymaga czasu. Nawyki serca jako uzupełnienie demokracji liberalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy naszą konferencję. Myślę, że to były bardzo dobrze spędzone dwa dni. Współorganizatorami tej konferencji było Forum Idei, nasz taki Brain Trust, Fundacji Batorego, oraz zespół ekspertów prawnych. No ja chciałbym podziękować w imieniu tej strony fundacyjnej i równocześnie poprosić, chciałem właśnie profesora Cola, ale później również pan prezes Bojarski chciał przedtem już zabrać głos, więc jeżeli by chciał w tym momencie jeszcze zabrać głos, to w naszym programie jest do 10 po. Jeżeli pani profesor musi wyjść, to trudno. Proszę bardzo, pan, bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Państwa, bardzo te dwa dni chyba wiele nam powiedziały. Pokazały coś, co jest pewnie też naszą, jako prawników, wielu tutaj cechą, niestety do pewnego stopnia narodową. Wielki niemiecki prawnik Bernd Rütters napisał taką książkę, Nieograniczona wykładnia und begrenzte Auslegung, w której pisał o tym, że prawnicy w takim czasie kryzysu, pisał o nazizmie, właściwie nic nie mogą zrobić. To była pesymistyczna praca. W
Polsce okazało się inaczej. My jak zwykle, jak trochę odzwierciedlamy nasze społeczeństwo, że w czasach normalności często zawodzimy, w czasach kryzysu nie zawodzimy. No, jakby to się odwróciło i teraz chodzi o to, żebyśmy nie zawiedli znowu, jak przyjdą czasy normalne, żebyśmy się dobrze przygotowali do tych zadań. I teraz płyną różne wnioski z tych naszych spotkań. Pani profesor Skąpska słusznie powiedziała, że no to doświadczenie, na tym doświadczeniu musimy się nauczyć, bo weszliśmy w ten czas z pewnym bagażem. Ja pamiętam, jak w Krakowie powstawała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i pisaliśmy program tej szkoły i tam taki przedmiot był zaproponowany, żeby ci aplikanci właśnie poszli w ramach takiego code watchu do sądów i sprawdzali, oglądali i pisali raport i potem dyskutowali z sędziami, jakie są wyniki z tych raportów. To doprowadziło do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa potępiającej w ogóle taki pomysł, jak to jest możliwe, co pokazywało niestety pewną cechę, to znaczy, że musimy jako prawnicy pamiętać, że nie możemy chronić siebie jako grupy, że my mamy zadanie, które musi być realizowane, dlatego mamy też pewne uzasadnienia konstytucyjne, często pozycję sędziów chronioną, ale po to, żeby służyć. I teraz stało się coś dobrego. W Krakowie na przykład co miesiąc sędziowie spotykają się w kafejce prawniczej z ludźmi i opowiadają o sądzie. Opowiadają, jak sąd pracuje. Ta słynna kafejka krakowska, gdzie sędziowie sądów krakowskich opowiadają o swojej pracy, przychodzą tam tłumy ludzi. I to jest coś takiego, co no, pokazuje nowy sąd. Czyli jeżeli wyjdziemy z tego doświadczenia właśnie z nowym sądem, z nowymi prawnikami, to nie powiem, że się opłacało, bo się nie opłacało. Bo straty, które są ogromne, ale jednak być może sądy będą w ten sposób lepsze, ale do tego to wymaga jednak także naszej ogromnej pracy, tych zespołów, wszystkich państwa, bo musimy jakby zbudować system, który będzie miał teraz dwie cechy jakby. Z jednej strony doświadczenia zawodów prawniczych, sądu, funkcjonowania prawa przyjaznego ludziom, także być może właśnie no, mniej myślącego w takich kategoriach wąskich, to zresztą bardzo chyba celowe płyną sugestie z różnych systemów prawnych, żeby choćby na przykład Krajowa Rada Sądownictwa składała się z wszystkich środowisk prawniczych, a nie tylko z jednego, także z innych środowisk, dlatego żeby jednak nie działo się to tylko w ramach jednej grupy, jednego zespołu. Proszę Państwa, będziemy pracować nad różnymi rozwiązaniami, które mają także zapewnić, żeby w przyszłości nie było możliwe też takie proste przejęcie, zdominowanie władzy, na przykład prokuratury. Nad tym trzeba będzie mocno się zastanowić i pomyśleć, jak to zrobić, żeby być może przez powrót do pewnej idei przedwojennych takich prokuratorów bardziej zdecentralizowanych. To też są zadania naszej pracy. Dlatego myślę, że w wyniku tego dzisiejszego spotkania powstanie zbiór tekstów, zespoły będą pracować nad taką całościową reformą, pokazaniem kierunków tych niezbędnych przemian, które z jednej strony mają przywrócić państwo prawo. Ja uważam, ta nazwa jest o tyle dobra, bo państwo prawo nigdy nie jest zbudowane. To nawet najbardziej takich demokracjach najbardziej osadzonych. Ten proces jest zawsze budową. Więc musimy jednak przywrócić do takiego poziomu, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy w państwie prawa. Ale także musimy je zabezpieczyć i musimy je uczynić bardziej przyjazne ludziom. A to nie są proste metody, bo sędziowie też powinni przede wszystkim mówić orzeczeniami, a nie w inny sposób. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za cierpliwość, za liczne przybycie i do następnego spotkania. I zresztą, jak Pan Profesor zapowiedział, będziemy o prawie na pewno wielokrotnie jeszcze mówili i będziemy Państwa zapraszali. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo.